Jak wygląda Ostrzeszów oczami uczestników warsztatu terapii zajęciowej? Można się o tym przekonać, oglądając film pod takim właśnie tytułem, stworzony przez 8-osobową grupę podopiecznych WTZ, a jednocześnie pasjonatów fotografii. Ich wspólne dzieło nie tylko spotkało się z ciepłym przyjęciem opiekunów, kolegów i władz samorządowych, ale ma szansę na nagrody w prestiżowych konkursach. Tu pojawił się pomysł stąd, że przyszło zgłoszenie możliwości wzięcia udziału w pierwszych warsztatach Film Festival w Lesznie, organizowanych przez warsztat terapii zajęciowej właśnie w tej miejscowości. U nas część naszych podopiecznych z warsztatu terapii bierze udział w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury. Warsztaty te prowadzi pan Kamil Cichoń i ta grupa jest bardzo aktywna i kreatywna, a więc oni wzięli udział w kręceniu tego filmu, bo są po prostu bardzo pomyślni i wiele rzeczy nauczyli się podczas tych warsztatów, z fotografii, ale także i z kręcenia różnych filmów. Nie było w ogóle żadnego problemu, bo młodzież bardzo aktywnie wzięła udział w pomyśle i tutaj z ich ust padało, że świetnie by było nakręcić wizytówkę Ostrzeszowa, bo mamy dużo pięknych miejsc. No i taki pomysł, że tak powiem, został zrealizowany. Jeśli film zyska akceptację jury konkursowego w Lesznie, zostanie zakwalifikowany do udziału w Europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja, który we wrześniu odbywał się będzie w Koszalinie. To wydarzenie mające na celu prezentację dorobku osób z niepełnosprawnościami. Co godne podkreślenia, film jest praktycznie w 100% efektem kreatywności i pracy uczestników zajęć w WTZ. Sami wpadli na taki pomysł, następnie wybrali miejsca, które chcieliby pokazać, dotarli do nich, nagrali ujęcia, a na koniec całość zmontowali. O wiele doświadczenia zdobyli na tych warsztatach fotograficznych, na które już uczęszczają 2 lata. Tam obyli się bardzo, że tak powiem, i ze sprzętem technicznym. No i nauczyli się po prostu kreatywnego myślenia i tam w ogóle też naszym celem było, żeby uczyć ich i przygotowywać do takich zawodowych czynności, jakim jest też fotografia. Wiadomo, że dzisiaj świat jest bardzo medialny, a więc takie umiejętności też są bardzo ważne. W filmie uwieczniono m.in. obiekty historyczne, czyli basztę, ratusz i klasztor, ale też Park Kosynierów, który zyskał ostatnio nowe oblicze i murale powstające na terenie miasta w ostatnich latach. Oni mają też świadomość tutaj historii naszego miasta, więc szybko, sprawnie, że tak powiem, ten pomysł został zrealizowany. Sami twórcy nie kryją zadowolenia i satysfakcji. Miałam przygotowany taki tekst, żeby tak ładnie opowiedzieć o danym obiekcie. I jeszcze tak dodatkowo udzieliłam się, żeby podłożyć głos do innej osoby. Chcieliśmy zachęcić ludzi, żeby odwiedzili to miasto. Zdjęcia robiłam oczywiście. W parku kręciłam oczywiście, tamśmy też robiliśmy wszystko. Mhm. Czyli również chodzisz na te zajęcia do tak. Centrum Kultury, tak? Tak, też do pana Cichonia chodzę. I rozumiem, że fotografia, kręcenie filmów i tak dalej, to jest to, co lubisz. No akurat to mnie wciągnęło jak najbardziej. I co jest dla ciebie w tym interesującego, ciekawego, właśnie wciągającego? Robię zdjęcia przyrody. Przyrody. Najbardziej lubię zdjęcia przyrody robić. Mhm. Przyrody ogólnie, czy... Drzew. Drzew, przede wszystkim drzew. I co jest fascynującego w drzewach dla ciebie? No jest po prostu różnorodne. Przyroda się zmienia i po prostu różne są kształty tych drzew. Takie naturalne. Moja rola była taka. Po prostu opowiedzieć kilka słów o muralu pana Jacka Matysika. No i też brałem udział w nagrywaniu ogólnie. W Centrum Kultury robicie głównie zdjęcia, a tutaj można było pobawić się w kręcenie filmu. Troszkę tak. Czy można powiedzieć, że załapałeś tego bakcyla filmowca i w przyszłości będziesz chciał to rozwijać? No nie wiem, jak to będzie, ale być może. Zobaczymy. Ale przygoda była na pewno ciekawa, interesująca. No tak, na pewno. Miejmy nadzieję, że nowa pasja uczestników Ostrzeszowskiego WTZ zaowocuje w przyszłości kolejnymi, również interesującymi projektami filmowymi. Motywacją do tego byłby zapewne sukces w ważnym konkursie, więc trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia, a wszystkich Państwa zachęcamy do zapoznania się z filmem Ostrzeszów oczami uczestników WTZ. Zapewniamy, że warto. Chcecie zobaczyć więcej? Musicie nas odwiedzić.